No i żeby was nie kłamać, za oknem zobaczycie później, co się dzieje, a tymczasem borem lacę i wbija adres. Co tam skrobujesz? No, tajnej Bogu to dziwne jest. Tak jest. Z ukrycia atakujemy. No, pod lodówkę, ale ubieranie się w te skafandry w tak niskich temperaturach nie jest przyjemnością. Są tacy, którzy kiedy przychodzi zima, to podchodzą do wędkarstwa jak dziewczyny do kursu spawalniczego. Ja pitole, ale się zdygałem, żeby się poubierać. Opaskiem można, Krzysiek, no właśnie. Pozamykaj ten, ja zaczynam ciągnąć, dobra? Łapiemy za sznurę i zaczynamy dygać. O kurna! Bez kłada trochę lipa. Ona pędzie. Cześć Jarek. Zahaczyło się o ten. Cześć. Rękawiczce się wita. Czuję, że sobie trzymaj. Cholernie zimno, to ogłupia mi całkowicie. No i co, Jarek podjął decyzję, bo tutaj jest pustynia. Nie ma za bardzo co nawiercił dziur. Postanowił, że pojedzie pokłada i zmienimy pozycję, tak? Tam chociaż wiemy, gdzie mniej więcej możemy ryb szukać. Nie? Dokładnie. Nie ma nic. Pusto jak w bębenie. Niby piękna pogoda. Niby wszystko super. Ale jest tak zimno, że idę do namiotu sobie posiedzieć, bo Budda wręcz opuszcza. Ja nie wiem. Krzysiek, to się nie da na wiaderku siedzieć w taką pogodę. Wiesz o tym? Nie da się. A tam siedzi jakiś twardziel. W piku zamarza. Minus 20 na celowniku. Nowa technologia. Zobaczcie, nowiuśki kład i nie chcę odpalić. Ale czad. It's start. O. Piszą, żeby gówno się posprzątać jak nasra. Aha. Largemouth bass, 14 cali, 5 można wziąć. Na bluegille, na penfishe nie ma, 25. Szczupak, 26 cali, 2. Sandacz, czyli walleye, 15 cali, 5 można wziąć stąd. Dawaj, składaj namiot. Przyjechaliśmy na starą miejscówkę. O kurde. Szybko rękawiczki musiałem w takim mróz jedyneczkę zrobić. Ale jest zimno. Spójrzcie jeszcze raz, o, tutaj snowmobilem. Jak szybciutko pach. Zaraz namiocik będzie stał. Znaleźć swoją murmyszkę, gdzie ona będzie tutaj. Bębądzie. No nic, tu włączyłem już kamerę. Widok mam dosyć dobry na moją murmyszkę. Ale co z tego, jak jeszcze nie widziałem Krysu ani jednej ryby. No ja też nie widziałem ani jednej ryby. Tu przywiozłem sobie z rybą Ani w tamtym roku z Polski.
Powiedziano mi, że załóż to, będzie najlepsze co może być. Spróbuję, co to będzie. Żona będzie lubić. Załóż to, żona będzie lubić. Tak Krzysztof powiedział, to nie ja. Ty kurwa, Krzysztof, cwaniaczku jeden. Zobaczymy co to jest. Co to jest? Surpy jakieś. O, widzisz. U. Chcesz gumkę? Nie. Mam już założoną. Masz już na sobie? No dobra, pytałem się grzecznie. Nie chcesz? No, co tam? To Krysu namierzył ryby. No, rzeczywiście coś jest czerwonego, teraz się pokazało. Muszę podzigować ja swoją tą. Patrz, ja je te. Nie, to bacy są. To largemouthy są, no. Ta. Ładne. Ja mam w kolorze. Zawsze jak... A ty masz, twoja tak, widlak leży. Za nisko, panie. Nie. No chodź tutaj, wyziorku. Koło mnie teraz jest, widzisz? Tak, drugi pójdzie. Aha. O, klapi. Ty ich kilka płynie. Tu trzeba by blaszkę mieć jakąś. No, trochę ucieka z kamery, z wizji. Tracisz go. Ale jaja. Ty, no takich jaj to już, żeby na telewizję łapać, to jest masakra. No to pełen jest. Pojadą po nas na filmie? No szkoda, że już głowy nie wsadzimy do wody, Krzysu. Ale ja tutaj widzę kamerę pod spodem. O. No, będzie branie. Dingaj. Patrz, one takie smutasy są, nie? O. Widzisz, bluegillę zacznę. O Boże, kto teraz? Zbyję się, nie mogę, sorry. Patrz. Jest. Patrz, ile ich przypłynęło teraz. Ale blysior! Jo, cię sunę. Aż powyłączam kamery, zdjęcie ci muszę zrobić, wiesz? Przytrzymasz łobuza. Patrz, ile ich jest, łapymy lepiej. Dawaj, ci zrobię zdjęcie szybko. Gdzie tam taką rybko? Patrz, ile ich jest, zobacz. Patrz, u mnie będzie branie. Patrzcie, co się będzie działo zaraz, patrzcie. Ale duże bluegillce, patrz. Odpłynął mi. Popłynęła banda. Widocznie mu nie pasuje polska przynęta. Pana. Ej, fajny taki. Poczekaj, muszę ci zrobić zdjęcie, no nie ma wyjścia. Z takim bluegillem? No. Pokaż się tutaj. Tak wystaw go do mnie, bo go nie widzę. Bo nie widzę go. Kurzuś, ty pokuje cię. Jest. I rybka chlup. Do wiaderka. Ale żeś bluegilla wyhaczył. Ty kurde. Ty co, coś tu leży na dnie, jakiś papier. I one popłynęły. Przepłynęły. Widzisz, bo jest ten moment, jak ona zasysa, nie? No. O, widzę twoją kamerę teraz. Tak. Trzeba było wziąć agregat, dwa kable tu i tam i wszystkie były płynęły do góry. Uwaga! W kościele dzwonią! Słyszycie, Marek? Ej, w kościele dzwonią! Na masę, na sumę! Na sumę? Na masę dzwonią! Oj, kurwa, panowie, tutaj jak... Jakieś obozowisko. Za duża presja na lód. O, chłopie, w tym namiocie to jest tyle miejsca, że... Zobaczymy, jak będzie jeszcze zimniej, kto będzie go składał. Idę do namiotu, bo masakra jest. O, matko. Sorry, ale idę, okej? Ty, tu masz tak ciepło, że... Chryste, panie, na gumowym bananie. Zaparowałem cały. Próbowałeś? Nie mogę mu się postawić koloru.
To się automatycznie ustawia? Nie wiem, u mnie kurde można, ty. Banda o koni w telewizji. A mnie tam nie ma. Zobacz, ile jest u mnie, zobacz. No. Ale tu je na ręce jak... Tu je na ręce jak uderza, wiesz? Ale one zaraz za tymi okoniami zaraz pójdą larchmouthy i później pójdą bluegillce. Zobaczysz. Oj kurde. Byłem na dworze, trochę wyobraź sobie, że mi Wi-Fi zamarł. Normalnie wyłączyło mi live'a, Krzyś. Sorry za to, że muszę nosem siorbać, ale faja mi zamarzła. A wyskoczyła mi wiadomość, że twój telefon jest za gorący, musi się ochłodzić. Okej. Okay. Ten wyskoczyło, że ten action required. Action required. Poskubały, tak. Poskubały i popłynęły. No. Chłopie, zechlało mi baterię w iPhone'ie. Widziałeś, Marek ma tą 8, coś tam, nie? Ale zapomniał panela wziąć ze sobą. Zły jest na siebie, jak nie wiem. O, ktoś nadciąga. Marek rozkłada te pipapy. Ty, ale jest zimno na pokazałeś, pokazaliśmy kamerę, że mam na którymś filmie, już teraz każdy ma kamerę. No bo ci powiem szczerze, że kamera jest fajna sprawa. No. Mówiłem ci. A ja kupiłem z tego powodu tylko, żeby, wiesz, jak z Kubu jadę. Krzysiu, ale kurwa, teraz się szczerze umówmy. Zobacz. Widzisz obraz? No. Ja, mi się wydaje, że jest kurwa całkowicie inny. No przecież ty masz lepszą kamerę, przecież ja nie mówiłem, że nie. Zobacz jaki ostry. Chłopie. Ale jedno co, że jak, wiesz, jak na czarno-biały wejdą, to są takie same. No kurde, ty. Łapiesz ryby z jednej, łapiesz z drugiej, no. Dokładnie, przecież jak, twoją... jak ja kupowałem, to Marką dopiero je wypuścił. Pierwsze kamery były. Też ich zabulił. No to tak samo jak Marek ja teraz... Ja zagadałem z $500, ty. No a Marek teraz swoją włączył, chłopie, kierunki pokazuje, głębokość, temperatura wody, wszystko. No ale to ja do swojej jeszcze bym musiał dołożyć jeszcze raz tyle, co za swoją dałem, tak jak jego. A Jarecki czemu kładę zapalił? Bo się boję, że nie odpali. Jak nie odpali? Odpali. No, kura, no. Krzysiu. Tak, Rafale? Te gołąbki to chyba do wieczora ci odmarzną, co? To twoje gołąbki przecież. No gołąbki lecą do gąbki. Jest i okoń. Ksiądz Probosz już się zbliża. Nie, okoń się zbliża. Okoń. Okoń idzie. Zjadłeś? Co zjadł? No coś z grilla. Nic nie jadłem. Ryba jest. U okuni miliony są. Ten obraz jakiś za ostry nawet. O patrz, ubił, zobacz. Ale się wystraszyły ciebie. To jest jakaś masakra. Krisu widzi ryby. Muszę się skierować w jego stronę. Zobaczyć, co on tam widzi. Uch, żebym się wystraszyła tu. Kabycz, kabycz, kabycz. O, łokunie przypłynęli do mnie. Gdzie? No tutaj. Czekaj, czekaj. Steruję do ciebie kamerą. O, jest. Nie, czekaj, to było jeszcze bardziej w lewo. To ty murmyszkę widzisz? O, jesteś, no. O, to daleko za krzakami jesteś, chłopie. Patrz, a tak to odchodzi. A widzę go, patrz, on wcale nie większy od tej murmyszki. No mówię właśnie. Gryz, ugryz. Pap. Ole kręci! Poczekaj, Jarek! Ole zapierdziela! Patrzcie! Oj, kurde, coś dużego. Dzięki, wujek. Dzięki. Patrzcie, jak zapierdziela. Jest, jest! Patrz, jak nosi. Zabrał, no, nagrywam, oczywiście. Ole za... Biała Ramski, do wiaderka. No to dziadzi, to do dziadzi. No to dziadzi, to konia wsadzi. Boże, no kurwa, to ja to ciągnę, a nie ty. Ole, kapan, zostaw, Jarek, weź go. Niech on ciągnie, niech on ciągnie. Ole, jest ryba. Co za ryba? Ole, jest ryba. Tak wyjdzie mu. Ty, ole, ryba jest. Ole, jest rybsko.
Jest rybko fajne. Jest ryby kawał. Chłopie, jest kawał ryby. Nie, a to byś tak... Nie, to jest szczupak, ale ma pysk. To byś tego nie wyciągnął w życiu. Ole ryba, patrz, patrz. Jest, ale patrz. Duży, jest, duży. Jest fajny. Dobra, dawaj go już za ten. No. I zastrzela go. Patrz. Dobra, odczepiaj. Ale się pięknie. Tak, ale ładnie. Wychwycił mi na nie, nie bo ty baba go. Widziałeś to? Muszę się tego nauczyć. Ale obowiwę mogę to wpięć. Muszę się tego nauczyć. Przechwycić. No, no, przechwycić komuś. Ale czad. Palca mi nie urwa. Dawaj szybko, szybko, szybko chłopaki, bo zimno ryba zamarza. Ale piękna ryba. No ja nie wiem, małe szczupaczki. Jaruś. O Jezus, jak to będzie w tak no, wyciągaj to. Łapnij w ręce. Ale ładnie. Puszczaj. Puszczaj go szybko. Puszczaj, przytrzymaj go chwilę za ogon, żeby tylko odmarł, ale się osrał. Wrócaj. Czekaj. O, poszedł. Brawo! Żółw! Proszę was! Ale nie. Jerry? Nagrywaj. Jerry, trzymaj mojego brata, żeby mi. Trzymaj, bo przejmuje. Był ty, tamten był szczupak. Przejął. Trzymam go. Trzymaj. Przepłynął szczupak. A Marek, masz z ręki go zatniesz. Jest? Patrz, ile wyjął żyłki. On już jest u mnie w namiocie. Znaczy u Krzysia. Jest, ale zaciąłeś. Dawaj, będę odbierał. Boże, przejmij, przejmuj. Boże, przejmuj. Jest, patrz. Panowie, nie jest to bestia, ale... Ale na masełku będzie. Ładny bez. To jest largemouth, ale ładny. Żółwik. Largemouth bez. Patrz jaki ma pysk. Masz tu szczypce. Ja wam powiem tak. Chcesz szczypce? O, kurde, teraz to poszło. Czekaj. O, wypluł. Więc ja sam. Czekaj, zaraz ci zrobię. To było, jak to mówił ten, standardowe ustawienie 3-5-8. No jak ty tak będziesz ryby wpuszczał ogonem w dół. Głową w dół. Co ci się, ręka zacięła? O. A, brawo, żółw. Ale zachlapał ogonem. Ładnie. Jest. Brawo. Chodź Marek, pokażesz jak zakładasz rybkę. A ty masz ten odmierzony grunt? Słuchaj. Tu masz kotwiczkę. Specjalny kurwa. Trochę się nie ten. No. Nagrywamy. Zobaczcie, Marek będzie zakładał teraz flagę. Słuchaj, powiem no. Ci tak. Rybkę za grzbiecik, tak? Za kapotę. Okej. Okay. Płotka, to można powiedzieć, że to płotka jest, nie? Okej. Okay. Puszczasz w dół, nie chcę opaść, nie? A skąd wiesz, jaką ty masz linę, chłopie, do wyciągania, to jest masakra. Jakiej firmy masz ty, papa? Beaver Dam, bardzo dobre są. Tylko ty masz za grubą linkę. Ja lubię grube rzeczy. Aha. Grube i wiem. O. Okej. No. Opuszczasz w dół. I tyle? That's it. Poszli. Zobaczcie na Jarka. Uff, kurczę. Aha, on pojechał się. On się pojechał wycikać. Spokojnie. Gdzie? Spokojnie. Brat ci pokaże jak. No. O. Zobaczcie, będzie gryz. Będzie gryz. O kuń.
Patrz. I cofka. Ciebie też? Zobacz. A? 6. Krótca fuks. Jest, jest. Ugryzł. O! Pip-up. Kamera na głowę. Co masz? Co to jest? Nie ma? Pip-up. A tyle co? Tyle co odeszliśmy na chwileczkę? Tak? Ja wam powiem tak, trzeba trzymać mojego brata, żeby mnie znowu nie wyciągnął. Pilnuj tam Jarka! Boże! Ale nie kręci, poczekaj Marek, bo nie kręci. Dobra, on tam swoje wykręci. Tam poszedł w bok jak trzeba, co? Jest coś? Jest, zobacz jak w bok pociągło. Uuu, bracie. Nie ma? Wiazgo, wiazgo! Jest? Coś tam jest. Coś tam jest. Ujica ma. Nie, chłopie, zobacz jak to... Ujica ma. Ale tego wykręciło, patrz. Bo jak się nie patrzy... No. Ja ci powiem. O, jest, jest szczupły. Pistolet. Z pół rybą w pysku. Rybka większa od ryby. Chłopaki, odczepiajcie, odczepiajcie to szybko. To nie jest ważne, czy duży, czy mały. Krzysiu, odczep tą rybkę. O, wypluł rybę. Daj mi ten... Siekierę, łeb mu odrobiemy. Siekierę. Weź, odejdź. On by już go gotował. Tak, ten. Już by zjadł rybę. Dary, ty byś się nadawał na chirurga. No ja prawie chirurga. Mam pielęgniarkę, nie? Panie, my tego nie... Nie wyciągniecie? Te małe takie są zażarte. Trzeba ciąć. Siostro, trzeba ciąć. Siostro, trzeba ciąć. Nosa ten. Tatuaż? Poszedł? Tak, poszedł, poszedł. Idziemy zobaczyć na tego grilla. Ubrać. Ubrać. Nie, i ten, i kawał kubachy. Ubrać. Polish sausage. O, matko i córko. Mówię ty? Tak jest, no jak nie, jak tak. No, to nie się jest ciepła. Właśnie? No. O ten tu narzeka. No to masz boku, też wieje. No, ciepła. Boże! To jest? No. Kurwa, weź sobie szpika! Marek, bierz kiełbaskę. Ja muszę sobie radę. Kurwa. Krzysiu czkawki dostał. Krzysiu, jak jest? Pokaż się. Dzięki wodę. Krzysiu! Patrzcie na Krzysiu, jak uciekł. Co masz, Jarbuś? Ketchup zamarza w locie normalnie. Ketchup, a musztarda już całkiem zamarzła. O ja pierdolę. Uciekliśmy do namiotu. I ręka zamarzła. Niech ktokolwiek cokolwiek mówi. O, bracie. Przecież jak słońce zajdzie... To nas tu już nie ma. To ty jedziesz do Bold Lunchu. Nie, 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 no... Hell no! Ja muszę mieć coś na twarz. Ja w tą stronę, kurwa, mi twarz zamarzła. Masakra. Ty, ale jest zimno. Jest zimno jak Boże jedyny. Słuchajcie, póki jeszcze słoneczko nie zaszło w dół, chcieliśmy wam z tego miejsca, jak to wygląda co roku. Co roku z tego miejsca złożyć wam życzenia noworoczne. Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności. Oby wam się duże ryby czepiały haczyków. Dużo rybów. Dużo rybów. Wszystkiego najlepszego.
I co można jeszcze życzyć? Krzyś. No wszystkiego dobrego, no żeby dużo ryb i połamania kija dla wszystkich. O, ten już od razu połamania kija, nie? Żeby każdy... Koszty, tak. No nie chodzi mi po to, żeby połamali, no kurde. Ja pierdzielę. Zwłaszcza Sankroja. Dużo zdrowia, szczęścia jeszcze raz. Z tak mroźnej krainy. A w tym momencie jeszcze tutaj by chcieli chłopaki... My z Wiesiem specjalnie... Życzymy... Ja też mogę ewentualnie się dołączyć. Jeszcze raz! Dla naszego kolegi Grześka z Dąbrowy Tarnowskiej, z Grądów, tak? Grzesie? Tak, oczywiście. Grzesiu Jurczyk i reszta chłopaków z Dąbrowy Tarnowskiej. Pozdrawiamy, życzymy wesołych świąt. Święta były. Szczęśliwego nowego roku. 3, 4. Szczęśliwego nowego roku. A tu jeszcze kiełbaski kawałek zostało. Nie ma chętnych. Można. Ty skonsumujesz. Można powiedzieć, że z Murzyna, tak? Baru mleko przykoptone. Panowie, z tego wyjazdu to najlepszy był grill. Jak to Jerry mówił, ja skanka nie miałem. No. I u Krzyśka ryba ręką śmierdzi. A u ciebie? Była prawie. Ale będzie. Jak coś robić w sisu, tak? Ale będzie. Flaga się otworzyła. Boże, to... Ale akurat jak mówiłeś, pyk, poszła w górę. Dawaj go! Tyle co powiedziały, co mówiłeś, no! A jak kręci, patrz! Sandacz, no! Powolutku kręci, zobacz! Aha! O, to szczupak! Szczupak! Od razu widać, nie? O! Weź mu połam ten lód. Połam mu ten lód dookoła. Nie, bo ręce są. Góral ma ręce silne. I przejmij linkę, przejmij linkę. O, przejmuj go. Jest ładny. Ty, patrz jaki kaban znowuż. Dopyskam. Daj, mu odepnę to od razu. Albo odepnij. Musisz tak stryknąć w dół. Czekaj, czekaj. Cztery, powiem ci tak, to jest... 2-0! Grądyszek na Jofrajera! dawaj go, żeby nie zamarzał. Jerry, powiem ci tak, to jest twój dzień, chłopaku. Brawo, kolego, złapałeś ładną rybę. Dziękuję. Za asystę. Jarosław, ty dostajesz 3 punkty, Jarosław 1 za asystę. Dziękuję. Jarosław, zabezpiecz wędkę. I załóż rybkę. Idzie, ochodzi, idzie, patrz, będzie gryzł. Będzie gryzł. Popuścił. I ugryzał, konie stoją. Jakby miał bałajkę, zarepiście małą. Patrz, lich jest. Zeżar, mam go. Nie gryzą. No za cholerę, nie gryzą. Czekajcie, poruszam mormychą. No dawać, tylko nie dawać! O już! Już! Pach! O. Łokuń! Łokuni! Mamy pod dostatkiem. Łokunie w długą. U ciebie teraz. Patrz, u mnie jest ten szczupak. U mnie go widać. Widzicie szczupaka? Są okonie i jest szczupak! Ale czad, ale czad. Muszę zdjęcie zrobić. I ale szczupak idzie. Widzicie to? Patrzcie, popłynął, szczupak popłynął. Ale ja go, czekaj, ja go tu zaraz przyśledzę. W lewo. Jakby ktoś chciał zobaczyć, to tak wygląda szczupak. Aha, jest coś? Poczekaj chwilę, bo live'em jestem. O, zamarzło. Aha.
zamarzła dziura całkiem. Ole kurde zimno. Ciężko jest oddychać. Ja pitole. Kto jest chętny na szczupaka? No to czekamy. W ukryciu. Ole, wyjęło jej. Siedzi. Możesz mi to roztegować? Co? Dziurę? Już. Czekaj, bo ja live'em idę. Nie ręką, tym. Okej, dobra, to już wyjdzie. Wyjdzie. Ole, się poślizgłem. O kurde, ale zimno. Jezu, jaką mam rękę zimną. Kurde. Ole, szarpie. Brata Jezusa trzymaj w domu tym. Tak, niech on tam zostanie. Niech ja sobie go wyciągnę. No to patrzcie. Ja już patelnię postawiłem na to. Krzysiu. Jezu, muszę zasłonić telefon, bo zamarznie. Aha, odbiera, nie? U, bracie. Jak urwie z live'a. Jarek, pozdrów jeszcze. To nie moja wina. To nie będzie moja wina. To nie, to iPhone'a. W iPhone'ie telefon, ten, bateria. To iPhone'y, kurde, wiesz? I pony. Samsunga byś chce kupić. No właśnie. To by ci nie... Nie padł. Już by mi padł w drodze do was tutaj. O-o. Oho, jest. Ole. Large mouth. Jakie kaban! Kaban! Ja pierdziu! Ole, kabana złapałeś! Łata! Okej, okay, to mam playersy, bo ja kurde zostawiłem ja na miocie. Ja mam takie nieduże. Czekaj, bo mam w pupie. Krzysiu! W pupie ma, w pupie! Daj mu. Szybko, zasłoń tą rybę od wiatru. Ole! Ole, archmout! Rzepkę tam gdzieś zrobię, widzisz kotwiczkę? No lepiej to być może z boku, wiesz, przez ten. Przez skrzelo. Z drugiej strony. Muszę rękę zasłonić tą mokrą. Jasny gwint, ole ryba. Ole kaban. Patrz jaki ma ryj. Krysu wkłada mu do twarzy coś tam. Puść. Kurde. Delikatnie. To jest kotwica, kurde, to jest co się dziwić. Krzysiu, zrób mu zdjęcie, bo ja nie mam... Nie ma żadnego zdjęcia, wypuszczamy szybko, bo... Szybko. Dawaj się zrobię szybko zdjęcie. Weź mu zrób zdjęcie. To czekaj, wystawię ręce, wiesz, żeby ten... Żeby był większy. Czy tak, 40 cali. Jesteście z nami, ja muszę... Chwilę, no patrzcie jeszcze raz. Ole, patrzcie jaki ma... Dobra Krzysiu... Oczy mu zamarzło dalej. Dokładnie, bo mu... Zamknij mu buzię, bo mu zamarzła. O. Nie chcę wejść do dziury. Byle skrzydło. Ale brawo, bracie. Kurwa, jaka ryba. Brawo, Renek. Dobry. Teraz byście mogli to złożyć wszystko. A my to musimy już iść? Przepraszam, ale ja mam telefon do odebrania. Tak, telefon do odebrania. Koledzy, no. Piękną rybę złapałeś. Do zobaczenia przy następnej. Krótca faks. Jaruś, na razie, baj. No, cześć. Powoli. Ja myślę, że dzisiejszy dzień będzie dobiegał końca. Jest sakramencko zimno. Wręcz taka zima, że nie do opisania, Krzyś. Powiem wam szczerze, nie wiem, czy cokolwiek jeszcze będzie widać. Myślałem, że mój namiot jest super, ale twój jest zajebisty. Przez to, że jest do przodu i ma boczne wyjścia z lewej i z prawej. Przez grzechów nie przeczę. Co powoduje strasznie dużą powierzchnię dla wędkarza jednego, jak i drugiego z przodu. Zobaczcie, ile sprzętu można porozstawiać. Wiaderko, a panery, czyli te do skręcania kamer, kamery porozkładane. Jeszcze bym włożył fishfinder tam. Wiesz o tym? Jeszcze bym na fishfindera łapał. Ty patrz, kamera przeskoczyła sama na biało-czarny. Okej. Okay. Zgadza się? Zgadza się. No. No rewelacja. No i słoneczko. Słuchajcie, słoneczko jest... Ja tutaj, myślę... tutaj jestem.
się znalazł full moon. Słoneczko jest podstawą takiego wyjazdu, Krzyś. No tak. Bez słoneczka byłaby lipa. Słoneczko jest bezpieczne. Słoneczko ma czujnik niskiego tlenu, tak? To można powiedzieć? Masz? Nie. Nie? A jakiego tlenu? No CO2 chyba. CO2, czujnik, tak? Że jest, jak za duże stężenie jest... Dwutlenku czy tlenku? Dwutlenku węgla. Dwutlenku węgla się wyłączy. Bo się spala, tak. No. Dwutlenek węgla, CO2 chyba. No rewelacja. To się wyłączy. No. Zakręcamy butlę z boku. No i jest super ciepło. Co? Coś się tam dzieje. Co się pali? No to te paparuchy. O, jaka torpeda przeszła. O, łoku nie wróciły. Całym stadem. Bo ty machasz. Także jeszcze troszeczkę ponagrywam. Jak się uda cokolwiek zobaczyć, będzie super. Krysiu tutaj z ręki zaciął cosik. Szybkim ruchem trzeba zejść na dół szybko. Nie wiem, czy się mi... Ale idzie. Patrz, patrz, patrz. Catch and release. Idzie bluegill do mnie. Gdyby się tylko patrzą. Masakra jakaś. O, schodzą w dół. U ciebie są, nie ma. Nie ta przynęta. Ale się patrz, na to stoi. Tak. Jest chętna do mnie. Patrz, ile ich jest. Ja cię sunę. Patrz, 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 ta jest chętna. Patrz, nie łapie strasznie, wiesz? Hehe, mam ją. Double, double! Dabu! Dziękuję. I... Co ryby? Patrz, jaki agresor. Ale duży był. Ja cię pitole. No kurna, ała. Zerwał chyba gumkę. Ta jedna stoi już tyle czasu. Mam. Jeha! Duży, duży, no. Duży. Tam ich całe stado z tyłu jest. Ole, zagryzł. Patrz, jaki chętny następny jest. Masz? A jak? Jecha! Menu. Nie, nie, nie. Tam masz lampę po lewej. Gdzie? Po lewej tutaj. To? O, łączyłem i oczy. Prosto rybie w oko. Patrz, świeci ryba. Ale od razu widzę. I od razu odpłynęła, zobacz. No kije w oko. Popatrz. Dobra, nastał ten moment. Nie mamy żadnego oświetlenia. Żadnego. Za chwilę może być tak ciemno, że już sobie nic nie poskładamy. Więc Krzyś, składamy, tak? Tak, trzeba składać. Składamy. Bo będzie ciemno, do domu daleko. Do domu daleko, zimno. I żeby to wszystko jakoś ogarnąć, to jeszcze za jasnego lepiej zrobić, bo później można sobie zrobić ze sprzętem krzywdę. Prawda? Prawda. Prawda? Jest jedna, czyli gówno, prawda? Są trzy prawdy. Cała tylko i było. O, ryba przepłynęła. No. Telefon znowu. Boże, kochany. Boże, kochany telefon. Nie? O matko. I córko. Muszę rękawiczki założyć, bo mi ręce odpadną. Na pewno... Co? Flaga! Zostaw, mam ją! Tak!
Ty też masz tam? Bracie, zamarzło. Pyszan! Jarek! Jezu, w rękawiczkach się nie da złapać. A nie ściągnę rękawiczek. Matko, jak długo ta flaga była na zewnątrz już? Pewnie tak, ale ja tak nie widziałem jeszcze nigdy tak długo flagi wyjętej. Pistolet. Marek, to do ciebie. Słyszysz? Nie mam. Zostawiłem we wiatrze. A kurna! Puszczaj! A, fuck it! Nie mam palca mi u... Saramagana! Weź mu rozdział w tą gębę. Mufę znaleźć ten. Mufa jebany! Wiesz jakie mam? Ja mam nowyce. Wyrwałem ręką. No i co my mu zrobimy? Gdzieś tu jest, na wierzchu, tu o, z góry. Chirurgicznie. Auć. Nie wszedł do dziury taki duży. Spadaj. A! Ukrąpił mi palca. Przyszliśmy no, w gościnę do Czerego. Ja i ryb nie mam, no. No. O. No tak krzyczałeś, tak krzyczałeś, juhu, juhu. Posyliście wszystko, kurde. Przyszli no. To miło, przed domkiem nawiercili dziur. Kto? No kto? Idzie, idzie, no. Patrz tam. Idzie, idzie. No. Nawierciliście mi dziur i poszły ryby. A ty tu masz. Ale kurde, przed chwilą szczupaka złapałem, kurde, uchlastał mnie w palca. Szczupaka? No. Ale połowili się, nie? No, kurde, Krysiu tam tych takich dużych krapik złapał trochę. Musimy iść zobaczyć w zankach, nie? No, to nie w zankach, to we wiaderku. W wiaderku są. To nie ma i tak. Nagrane wszystko. I nagrane. Żeby nie było. A krapi? Trzy krapi. Trzy krapi. No widziałem tego jednego, ja to ładny. Ogólnie, no, takie, no. Ten kurde, ten krapi był ładny. No. 12-13 krapi był krapi. Catch and release, bracie. To jest właśnie to, że my wypuszczamy te ryby. No, takie jak tak. Krysu. Tam teraz nie rzuci pod spodem. No, Krysu, te bluegille co wypuszczał, to chyba nikt by nie wypuszczał tych bluegille. Ja już mój limit wyczerpałem w tym roku i w przyszłym. No. Do świąt przyszłego roku. Ja wiesz, w razie co, to ja to mam to nagrane. Tą ja twoją wiem, skrzynkę. Ja wiem, że masz. No. Ty widziałeś. Jak to się ukaże, to ja też mam no. Fajne zdjęcia nagrane. No jak śpię... Trudno. Wszyscy mamy takie zdjęcia. Nie tylko. Nie tylko. Nie tylko. Nie tylko, co, Macieju, czy, tylko. Czy coś mi ominęło? Znaczy, tutaj nie. Każdy ma na każdego haka. Dokładnie. Na tym świat polega. Dlatego my się tak zajebiście wszyscy lubimy. Każdy ma na siebie haka. Kwity, tak? Jak oj, Krzysiu, żebyś ty widział swoje kwity na ciebie. O, prawdzie. Jeszcze flaga po ciemku. Krzysiu, ty masz telefon, nie? Chodź, będzie świecił. Mam telefon. Poświecaj tu, poświecaj. Poświecaj, bo jest ciemno! O Boże, to ta daleko. Wy macie długie nogi jak żyrafy, to szybko idziecie. Ja jak Pawlak muszę zasuwać. To zbieraj się, nie?
ciemności. Zgarnia ją? Zgarnia? A mruga światło? Tak. Jest. Ledzi? Ledzi i sandacz. No tak. 25 cali. No, sznurowerkowy. No. To ten, co mi palca ugryzł. Żebyś go... O kurde. No, powodzenia. Ja nie mam. Ja też nie mam. Mam. Nie mam. Ja ci mogę sznurek potrzymać. Nie mam playersów. Aha, to teraz ci ręka zamarznie. Ręka rybu śmierdzi? Ręką, kurde, gdzie ja mam, zostawiłem? Nie, to sobie. Przecież ty zawsze nosisz. Pójdę, zobaczę tam. Przecież ty zawsze nosisz. Zawsze noszę. Kurde, teraz nie noszę, no do jasnych cholery. No, by ci ręka zamarzła. Mam? No. Nie mam. Czekaj, bo tu coś, jak to się odpala od nowa? W tych Samsungach. Odpala się to w tych Samsungach? A nie, odpali się, bo w rąk. Mam, no. Masz, Krzysiu? To... Aha, poczekaj, bo... Weź mu oczy zasłoń. Weź to światło zapal. Weź mi rozszerz bliskę, elegancko. A jak to światło, bo... Wygasło. To nie nad dziurą, ej. Żeby mi telefon nie wpadł do wody. Teraz wiesz jak. No. Trzeba zmienić. Trzeba zmienić. Aha. Cwaniaczki małe, kurde, właśnie one najbardziej. Strasznie, wierzą. Tak bardzo szybko podpływa i zabiera. Wyrwij rybkę. Przecież on tego... Bijesz mu to chwilkę więcej może, co? Ta rybka kuźwa większa jak... Jak on. Ale nie, tu jest kotwica. Skotwicuj go. Aj. No właśnie, co to jest? Dobra. Daj mu rybkę, niech się zje. Kotwiczka wyszła. On niech sobie rybkę weźmie. Gdzie się nie pójdzie? Przytrzymaj go, daj go głębiej. Poszedł, brawo. Trzymaj. Żuwik. Żuwik, kurde, miał być. Trzymaj szybce. Był. Miał być, ale nie. Był. Zwijamy tipapy, zwijamy wszystko. Wystarczy tej nierównej walki, nie? Tak, to teraz by się zaczęło. Bracie. Jak tam twoje ręce? Było fajnie. Zajadę do Polski. Szczałunia. Jak widzimy się ostatni raz, ale jak zajadę do Polski, to... To powiesz. Pozdrowię co niektórych. Super. Cześć. Fajnie było. O. Fajnie było, chłopaki. Zmykajcie. Marki. Następnym razem może będzie inaczej. A wy gdzie automacie? A tu za... bracie, kurwa, nie czuję prawej ręki. Nie czuję. Masz swoją wolki. Nie czuję tych trzech palców. No mówię, że masz rękawiczki dobre. To nie, te, ja mam takie bez palczatki do jazdy w terenie. Jarek, co ci pomóc włożyć? O, ja mu kładem wjechałem najpierw. Czekaj, Krzysiu, ja ci zaraz pomogę, tylko muszę troszkę rękę doprowadzić do porządku, okej? Okay? Uno sekundo, bracie. Czekaj, ja te moje rzeczy chyba wyciągnę, nie? Tak. Żeby później nie wyciągać namiotu. To jest tak, to. 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 Kamery. Zafrizowane wszystko na amen jest. Tak jak mój pogryziony przez szczupak. Jeszcze GoPro tam są. Położę gdzieś tu koło auta.
Tu chodźcie zagryć. No. Wkładam. Czekaj, to wezmę tu. Tutaj, tu, a tam? Dobra. Kuby, te buty są. Sanki? Ja mówię, kurwa, chyba Krysiu się zgubił. Nie. Tutaj tak zaczął nosić prawo, lewo. Ja próbowałem trzymać, mówię, kurwa, wy tak chyba nogami specjalnie robicie. Co ty, killer? Co ty, to musisz zdjąć? Na mnie wejdzie. Przytrzymaj tam tego. O, na mnie to jest rewelka. Teraz nas nie lubi. Co? Mówi, żeby się zamienić. Tak. Już gadał. Tak? No. Tak jak, że... Nie, coś. Nie zamieniłby się? Czekaj, bo nie łapie sanek. A jak to nie łapie sanek? Pójdź tam, tylko w koniu. No tak, ale są rurki. Najpierw. Opa. Nie wiem, czy widać cokolwiek, czy nie. Mamy na grzyby, bo jedziemy. Dokładnie, my jeszcze jedziemy. Przyjechałem wieczorem. No. Przyjedźcie w piątek. Dobra, widzisz. Nie, ty. Nie mam do dupy w piątek zaraz. Ja idę się rozbierać, bo mi zimno tak w ręce. Piątek. Żółwik. To nara, panie. Cześć. Cześć. Da. W piątek. To ja idę. Którędy? Do domu. South. No nic, byliście dzisiaj z nami na szybko parogodzinnej podlodóweczce przy minus 20 paru stopniach. Troszeczkę rybek było na tipapa, mniej może na wędkę, ale była rewelacja. Fajnie było, jak zwykle lepiej aktywnie spędzić czas niż w domu przed telewizorem na tak zwanym couchu, tak? Oczywiście. Couch to jest kanapa. Pięknie, jak fajnie, zarąbiście, jest moc. Jest moc. Jest moc. Zimno. Krysiu zeżera teraz super zamarzniętego Snickersa. Nie, będziemy SMS-a. SMS-a, Snickersa. Dobra, trzymajcie się, dzięki. Bądźcie z nami, już niedługo jedziemy na sieje. Parę dni, piątek wieczór. Piątek wieczór, no czyli na sobotę jedziemy. Może będzie też akcja fajna. Z piątku na sobotę. Z piątku na sobotę i w sobotę jesteśmy na sieji. Także bądźcie z nami, dzięki, że byliście dzisiaj. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.